wszystko jakby podsumowałaś w tym pytaniu. No, prawda jest taka, że jedyne, co będzie w tej walce robił, to będzie za przeproszeniem oczywiście. Na jaką cholerę robić to face to face, skoro wiadomo, że i tak mu dupę ochronią, no to po co to, robić? No? Cześć, Aleksandra Florczak, Goniec Sportu, wraz ze mną Marcin Najman. Witaj. Witam Was serdecznie. Marcin, no dzisiaj było mocno, powiem Ci, przepotężnie. Ja już nie mogłam ze śmiechu wytrzymać, co tam się działo i wyprawiało podczas tego waszego roastu. Jak Ty ocenisz zachowanie swojego rywala? No zwalił się w gacie w połowie programu. No, ja wiem, że to taka niesympatyczna sytuacja, no ale no, postawił nas wszystkich w takiej bardzo niekomfortowej sytuacji. A ten jego prezent? Jak ocenisz to zachowanie? Aj, spokój, Ola, to w ogóle naprawdę nie... To się nie nadaje na żaden komentarz. Ty prezent też dałeś, no taki nietypowy. Też zaczepiasz. Ale nie, ja nie zaczepiam. Ja bardzo długo szukałem, obdzwoniłem wiele tych salonów piękności. Depilacja waginy, którą nosi zamiast twarzy i w zawierciu w gabinecie Marzeny Olejnik jest w stanie taki zabieg wykonać. Są w stanie to i są metodą laserową albo woskiem. Są w stanie to zrobić z tym porządek. Słuchaj Marcin, bo ty chyba nie traktujesz go poważnie i w ogóle ja widzę, że to taka nienawiść od ciebie bije, że ty nawet czasami nie chciałeś odpowiadać. No dobra, nie? No ale powiedz mi, czy jego ktoś traktuje poważnie? Nie wiem, nie no może ktoś taki może jest. Może ktoś jest, okej, dobra. Ale powiedz mi, bo jak miałbyś ten face to face, to ty wyskoczyłeś, no on jednak się nie uruchomił, a sam mówił na wywiadzie, który ci też podesłałam, że on będzie, nie wiadomo czy to na programach, czy na konferencji, czy na samej walce, będzie ciebie faulował, będzie drapał po oczach, złamie ci nogę w kolanie. Co ty o tym sądzisz? No i właśnie to wszystko jakby podsumowałaś w tym pytaniu. No. Prawda jest taka, że jedyne, co będzie w tej walce robił, to będzie za przeproszeniem oczywiście. I to wszystko. Może niepotrzebnie tak. No po programie jestem. Nie zmuszcie się na mnie widzowie, bo nie to, że emocje. No, takie zniesmaczenie. No. O, zniesmaczenie to jest to słowo. Nie powinienem tak przeklinać. Ale byliście też na panelu z piłkarzami, z Tomaszem Hajto, z Jakubem Wawrzyniakiem i to taka troszeczkę była dysproporcja, bym powiedziała, bo te słowa, które tam padały od Adriana, to no tak ciężko to się słuchało. No ciężko, bo on nie rozumie słów, on poza tym jest analfabetą, on nie umie czytać, on nie umie, on używa niewłaściwych słów, on nie rozumie słów. I ciężko się rozmawia z takim tumanem po prostu, no, tak obiektywnie ciężko. Natomiast jeśli chodzi o piłkarzy, to zawsze takie są o nich opinie, że niby tacy rozrywkowi, tutaj, ten, a zachowywali się bardzo elegancko i super. Tak, zdecydowanie spokojnie, tutaj merytorycznie i nawet tutaj właśnie z Jakubem rozmawiałam, że podkręcał troszeczkę Adriana, żeby jeszcze bardziej wyprowadzić go z równowagi. Tam nie trzeba było podkręcać, tam wystarczyło mu bać w pysk, za przeproszeniem oczywiście, bo był na wyciągnięcie ręki, go miał i jakby no doradzałem, co można zrobić najlepszego w takiej sytuacji. Ale ty, Marcin, zarzekałeś się, że jednak ochrona musi opuścić obiekt, żeby zrobić ten face to face, no a jednak ty wybiegłeś do niego. Właściwie nie wiem po co. Czyli jakby... Nie, no tak ruszyło mnie, no nie wiem po co. Nie wiem po co. No, skoro i tak było wiadomo, że i tak go bronią i tak, no bo przecież ja jestem sam, ich tutaj jest 10. No to na jaką cholerę robić to face to face, skoro wiadomo, że i tak mu dupę ochronią, no to po co to robić? No? Słuchaj, ja widziałam ankietę na czacie, 97% stawia na twoje zwycięstwo. Czy czujesz presję? No nie wiem, kto to 3%. Czyli nie czujesz presji? Okej, no to bardzo dobrze, słuchaj, no jakby kwestia tego faulowania, wrócę do tego, bo on naprawdę mówił, że ja nie chcę oceniać, czy to prawda, czy kłamstwo, ale jeżeli faktycznie ma zamiar ciebie faulować, to jak ty do tego podchodzisz? No bo może zrobić ci realnie krzywdę, tak jak zapowiada. No właśnie nie może, no bo to, no właśnie nie może, Ola, nie może, nie jest w stanie. Okej, czyli rozumiem, że po prostu nie pozwolisz sobie na to. Nie pozwolę sobie na to. I ta walka będzie jako main eventem. Teraz będziesz wyczekiwał tej walki, bo wcześniej miałeś troszeczkę wcześniej z Lizakiem, no i potem z Ciosem też wcześniej. Czy to też to wyczekiwanie... Z Ciosem była trzecia od końca.
Czyli była przed main eventem. No tak, no to faktycznie troszeczkę się zapędziłam, ale... Ale to nie, to żaden zaszczyt. Wolałbym walczyć pierwszy. I tylko... Oglądać walki. Dokładnie tak. Na kogo stawiasz w main evencie? No właśnie ciężka sprawa, bo z jednej strony Tomek zaskoczył pozytywnie tak naprawdę podczas tej pierwszej swojej walki, a Kuba Wawrzyniak to jest po prostu wielka niewiadoma. I nie wiem, ja po prostu nie wiem, no to mogę ci powiedzieć po 15 sekundach walki, jak to się może, wiesz, dalej potoczy, jak zobaczy ich ruchy jakieś, wiesz. To może jak przyjdziesz na wywiady po swojej walce, ale... Po media treningu ci powiem. O, po media treningu możesz mi powiedzieć, chyba że nie pokażą wszystkich swoich umiejętności, więc to też ciężko będzie ocenić. Mnie w konia. Wszystkich, pewnie, wszystkich, nie tylko ciebie. Widziałam, że byłeś na Wigilii UEBB, jak tam emocje, co tam się działo? Bardzo miła atmosfera, taka świąteczna, super, fajne chłopaki, eleganckie chłopaki, także super. Ty z EBB dobrze żyjesz? Ja wam powiem więcej, ja wiem, kto to jest. Marcin, ale nie zdradzisz, prawda? Nie, ja nie sypię. Dobrze, kiedy walka, bo ja rozmawiałam ostatnio, byłam u trenera Oknińskiego, rozmawiałam o walce twojej potencjalnej z nim, no chciałby te 2 miliony netto i myślę, że ty też byś chciał, więc czy w ogóle jakieś rozmowy netto były? Czy brutto? Nie, netto. Netto, na pewno, dobrze. No. Netto, 2 miliony netto złotych, chociaż powiedział, że euro też by nie pogardził, także... No to trener musi w końcu ustalić, jaka jest ta garza, czy to mówimy o euro, czy o złotych, netto, brutto. Nie, 2 miliony netto, już na 100%, to ci mówię. Tak, no dobrze. No więc ciekawa propozycja. Obawiam się, że może być ciężko w obecnych czasach, żeby ktoś taką garzę trenerowi zapłacił. No, ale jakieś telefony, jakieś negocjacje były podejmowane w tym temacie, nawet o niższej stawce, czy w ogóle totalnie nie? To jest tylko taka medialna... Ale trener wchodzi tylko za 2 bańki netto. Okej, czyli on w ogóle nie rozmawia. A do ciebie dzwoniły jakieś osoby? Związane? Do mnie cały czas Ola ktoś dzwoni. To niewątpliwe, ale w temacie walki z Mirosławem Oknińskim. Co ktoś tam podpytywał, ale to tak, delikatnie. Słuchaj, jeszcze kwestia, jak nie walki tego, no bo tej walki prawdopodobnie nie będzie, jak mogę się spodziewać, to jest tylko takie medialne zagranie, ale nakrywałeś tam. No, trener mógł być obruszony, bo trener uważa chyba, że będzie. Tak? Tak. No to przepraszam trenera w takim razie, jeżeli nie, może poczuć się... Tak, ale no, nie wiem, no czeka. Trener uważa, że w końcu się te 2 bańki znajdą dla niego, także... Ale ja nie wątpię netto, też. Netto. Ja też nie wątpię, Ale daj mu Boże. Ja bym chciał, żeby się znalazły. Bo też dla ciebie by były. Nie, pewnie. No to dla trenera. No to ale dla ciebie i dla jak trenera... Jak trener by tyle wziął, to dla mnie już by nic nie zostało. Nie, no to 4 trzeba, wiesz. Tak. Byłeś wczoraj na czerwonym dywanie. Jak ty się czujesz na czerwonym dywanie? To jest twoje środowisko? Dobrze się tam czujesz, czy... Wiesz co, no... Bywałem przez ostatnie 20 lat kilka razy na czerwonych dywanach, natomiast tu nie chodzi o dywan, tylko chodzi w jakim towarzystwie i w jakim topowym celu. I w jakim celu. A mieliśmy premierę Akademii Pana Kleksa, która okazała się no, genialnym filmem i dla mnie Maciek Kawulski, reżyserując ten film, to tak jakby zdobył ten piękny zielony pas WBC mistrzowski. I teraz liczę tylko na to, że będzie wiele obron i jeszcze wiele takich znakomitych filmów zrobi. Ja pamiętam Maćka jeszcze z czasów, kiedy ja boksowałem, a oni mieli takie początki z KSW. Zawsze był bardzo kreatywny i zawsze, ja też byłem kreatywny. I zawsze nie chcę mówić, że jakąkolwiek, bo ja nigdy w życiu nikomu niczego nie zazdrościłem. Przysięgam, nigdy w życiu. Więc ja nie patrzyłem na niego wtedy, w tamtych latach, a to było... 18 lat temu, 17. Nie patrzyłem na te jego zdolności z zazdrością, tylko patrzyłem na nie z podziwem. I zastanawiałem się, jak daleko może zajść Maciek, będąc tak kreatywnym człowiekiem. Aż takiej kariery mu nie przepowiadałem, choć wiedziałem, że na pewno ma wielkie możliwości. Tym bardziej się cieszę, bo dla mnie dzisiaj jest absolutnie spełnionym gościem zawodowo. Oczywiście, że ma jeszcze wiele, mam nadzieję, pięknych lat pracy przed sobą, ale na dzisiaj można powiedzieć, że osiągnął
mistrzowski pas WBC, mówiąc tak obrazowo, kolokwialnie. Piękna sprawa. No, piękny film. No, oglądało się go tak jak hollywoodzką produkcję. Ja już nie mogę się doczekać 5 stycznia w kinach. Widzowie, wpadajcie, oglądajcie, bo na pewno, tak jak Marcin mówisz, jest to fenomenalny hit. A już podsumowując na koniec, Marcin, życzenia świąteczne dla widzów. Widzowie, zdrowych, pięknych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Obyście się za bardzo nie przejedli, abyście również pamiętali, żeby na spacerek sobie pójść z najbliższymi, a przede wszystkim ta rodzinna atmosfera niech wszystkim towarzyszy i niech wszystkie konflikty na ten czas ustaną. Oczywiście, że no, wiemy, że no, niektóre ustać nie mogą, no, bo 29 trzeba je rozwiązać, ale generalnie oby ustały. Dziękuję, Marcin. Dziękuję.